Prezydent Andrzej Duda jest już w Chinach. Twierdzi, że jego intencją jest wsparcie ruchu olimpijskiego, ale również wykorzystanie pewnych szans dyplomatycznych. Jednocześnie Władimir Putin stwierdził, że polityka zagraniczna Rosji i Chin opiera się na bliskich i zbieżnych stanowiskach obu krajów. W tym samym czasie doradca Putina triumfalnie obwieścił, że Chiny popierają wysunięte przez Rosję żądania dotyczące gwarancji w sferze bezpieczeństwa. Czy prezydent Duda chce wmanewrować Polskę w bliskie i zbieżne stosunki z Rosją i z Chinami? Ze snu zimowego przebudził się Antoni Macierewicz, który skrytykował decyzję prezydenta Dudy, mówiąc, że wszyscy, którzy sądzą, że można prowadzić rozgrywkę pomiędzy Rosją a Chinami, po prostu nie mają pełnej wiedzy na temat struktury geopolitycznej świata. A decyzję Dudy nazwał błędem. W drugiej części programu porozmawiamy także z wiceprezesem Instytutu Obywatelskiego o konwencji Platformy Obywatelskiej i jej pomysłach na to, jak odsunąć PiS od władzy. Porozmawiamy dziś także o polsko-czeskim porozumieniu w sprawie kopalni Turów. To jest program Idź pod prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie, ze mną w studiu pastor Paweł Chycki. Witam. Witam Ciebie, witam Państwa również bardzo serdecznie. Przypominam, że możecie pisać komentarze na czacie, na Twitterze, one do mnie trafią. Przypominam o wsparciu telewizji Idź pod prąd, dzięki niemu funkcjonujemy. Prezydent Andrzej Duda jest już w Chinach. Te protesty, wszystkie wzywania do bojkotu widać nie przyniosły rezultatu. Ta miłość do Chin czy do ruchu olimpijskiego, tak on powiedział, że to wsparcie zwyciężyła. Co to oznacza dla Polski? No mamy dwuwładzę. Mamy dwie tendencje. Jedną komunistyczną i tę reprezentuje to, co robi prezydent Duda. Przypominam, że ja na to zwracałem już uwagę od dawna, że on jest jakoś szczególnie ugodowy w kierunku komunistycznych Chin. Mówiłem o tym, jak podwyższył to partnerstwo Platformy Obywatelskiej, dokładnie Bronisława Komorowskiego, na jeszcze wyższy poziom, na wszechstronne partnerstwo strategiczne. Potem pokazywałem jeszcze inne elementy jego albo tchórzostwa, albo wręcz zdrady w polityce międzynarodowej, tam na ale kierunku rosyjskim. No tak, ale mówimy teraz o polityce międzynarodowej. Tutaj myślę, że już został tam też były wątki międzynarodowe. Do ściany, że tak powiem, podłożony. I podobną sytuację, że prezydent popiera komunizm, mamy też przecież w Czechach. Ostatnio też wystąpienie prezydenta Chorwacji, bardzo dziwne, który mówił, że jeśli NATO by broniło przeciw Rosji Ukrainę, no to tam żaden chorwacki żołnierz nie będzie i że się wycofają z NATO. No to jest znaczy, skandaliczne. Nie z NATO chyba, no, tylko wojska, które tu są, bo tak, nie wiem, czy w Polsce nawet jakoś nie że wycofają te wojska z tego rejonu, no to jest zdrada sojuszników. Tam już oczywiście inne siły, tam rząd zaprotestował, że to jest jego tam prywatne zdanie, ale mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w ramach NATO, w ramach Europy Środkowo-Wschodniej pojawiają się przywódcy, którzy w sytuacji konfliktu jasno opierają się po stronie Chin lub Moskwy. Nie? To już wymieniłem chorwackiego prezydenta, czeskiego prezydenta, premiera Orbana. Można też tu pokazać, no jest jego takie upokorzenie w Moskwie, że zobaczcie, to właśnie w tym momencie, kiedy Rosja szykuje się do wojny, kiedy stawia tu jakieś warunki Stanom Zjednoczonym i NATO. Tu odpowiedź jest amerykańska dość twarda, mogła być twardsza, no ale powiedzmy, że jest dość twarda. W tym momencie Putin się śmieje i mówi, ale ja mam swoich ludzi w NATO i pokazuje na Orbana. Ten filmik, nie wiem, czy możemy go pokazać, jak Orban został potraktowany, jak piesek leci. No właśnie przed chwilą widzieliśmy go.
dziękuję za Putinem, także no, to jest takie upokorzenie. No i w tym właśnie łańcuchu upokorzenia niestety jest premier Polski Andrzej Duda. Prezydent Polski Andrzej Duda, on już wielokrotnie został, no, że tak powiem, powiązany, czy sam się związał z opcją prochińską. Mówiła o tym pani Hania Shen, mam nadzieję, że niebawem się z nami połączy, być może coś więcej rozwinie ten wątek. To pani Hania Shen powiedziała, że w Polsce to Duda jest na czele obozu prochińskiego. Jest tam i oczywiście Ziobro, który bronił tej komunistycznej wojskowej firmy Huawei do szpiegowania całego świata. I teraz ten głos Macierewicza, nie? Zobaczcie, spóźniony, bo Duda już pojechał, no to co teraz o tym... Tak, bo oni w czwartek emitują, a w czwartek, czy dzisiaj no już Duda już tam poleciał. O czym tu gadać? Zobaczcie, my już w listopadzie, pani Hania Shen, zdaje się, w sierpniu już pierwsze takie tu publiczne pytania. Ja specjalny list do Dudy napisałem w listopadzie. Oczywiście nie raczył nawet odpowiedzieć, ani ta jego pseudokancelaria, nie? Potem petycję uruchomiliśmy. Też oczywiście zero reakcji i milczenie dziennikarzy. Zobaczcie, że to jest najbardziej symptomatyczne. Milczenie tak zwanych czy pseudo dziennikarzy. No i już kiedy się mleko rozlało, kiedy Duda zhańbił Polskę, kiedy zdradził sojuszników, no to wtedy Macierewicz wyskakuje jak Filip z Konopi i mówi, że to błąd, że to nie wolno, że to wspieranie Putina i tak dalej. Bo to tak się to było, mówimy teraz o programie Telewizji Republika Pilnujmy Polski. To ten wątek chiński pojawia się dopiero pod koniec tego programu. Na początku to oni tam wielce zachwalają ten sojusz, co niby ma powstać, polsko-brytyjsko-ukraiński. No tam krytykują Zychowicza. No i gdzieś tam w ostatnich, tam całość, możecie sobie zobaczyć Państwo na YouTubie, całość trwa między 18 minut, ostatnie 2-3 minuty to jest ten wątek chiński. Tak, jeśli już wtedy Zychowicza wymieniłeś, tam go tytułują profesorem. To coś nie słyszałeś na ten temat? Nie wiem, ale wiem, że on, Macierewicz, zanim usłyszał pytanie, to od razu go zaczął krytykować i tam wypominać, że on tam coś o II wojnie źle mówi. No dobrze, no to troszkę oddzielny wątek, ale rzeczywiście to pokazuje, że mamy jakiś system dwuwładzy. Zobaczcie, Duda spotkał się z prezydentem Ukrainy Zełenskim i praktycznie to było takie gadka-szmatka, chyba w Wiśle to niedawno było to spotkanie, nic z niego nie wynikało. Zniknęło, nie? Teraz nagle jest już decyzja... Morawiecki chyba też w Kijowie jakoś był, nie? Właśnie o tym mówię. Najpierw była decyzja, że tak zwaną amunicję defensywną, słyszałeś jakieś amunicji defensywnej, to co, w plecy sobie będziemy strzelać? Czy jak? No nie wiem. Teraz mówią, że już najnowocześniejsze uzbrojenie tam się śmieją, bardzo dobrze, że, i bardzo że nie dobrze. Wie, że nie, nikt nie wiedział, że Polska ma jakieś najnowocześniejsze uzbrojenie. Może tam gdzieś dostała od kogoś i tam... Nie, to te polskie rakiety Piorun chyba mają być, no te nie będzie. Tam bardzo dobrze, ale zobaczcie, tu Duda gada i to jest tylko gadka szmat. Wręcz Ukraińcy są rozczarowani postawą Dudy i publicznie to krytykują, że tu Polska im nie udziela pomocy. Zobaczcie, nagle jakaś zmiana, nagle dajemy broń Ukrainie. Oczywiście to popieram. Tak jak powiedziałeś, Morawiecki najpierw jedzie do Madrytu na zlot tej międzynarodówki putinowskiej z panią Le Pen i resztą, nie? A następny dzień, prawie że, nie, trochę mówię symbolicznie, skrótowo, leci do Kijowa i tam mówi, jakim to zagrożeniem jest Rosja. Bo to jest polityka wielowektorowa. No to znaczy, że kłamiemy w piątek, w czwartek mówimy prawdę, kłamiemy we wtorek, a w środę nie wiemy, co powiedzieć. No to chyba tak ta wielootworowa... Jerzy Haszczyński, redaktor Rzeczpospolitej, przytoczył na Twitterze, nie tylko zresztą on, fajne podsumowanie, kto tam do tego Pekinu na to otwarcie się wybiera. I teraz z Unii Europejskiej taka potęga jak Luksemburg wysyła swojego wielkiego księcia i Polska. Tu leci prezydent Duda. Spoza Unii Europejskiej, z Europy, to jest Serbia, wysyła prezydenta, Monako, księcia. No a spoza Europy, sojusznicy Zachodu, to mamy Korea Południowa, z Zatoki Perskiej Argentyna, no a potem jeszcze takie kraje, Egipt, Singapur, Mongolia,
Pakistan, no i oczywiście Władimir Putin. W takim, takim towarzystwie Andrzej Duda umieszcza Polskę. No to znaczy, że jesteśmy, można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, wśród państw trzeciego świata, które są w kieszeni Moskwy. No tak, Moskwy i Pekinu, no bo tutaj pieniądze to bardziej daje Pekin, a taką siłę kłamstwa, siłę agentury, siłę także nuklearną, no to dodaje Pekin. I niestety to jest smutna prawda, że Polska do tej pory jest, można powiedzieć, jedną nogą na wschodzie, drugą na zachodzie, że to, wiecie, ten 89 rok to wszystko fikcja. No film, pamiętacie, niedawno opuszczony, gdzie jest teczka JP2, właśnie o tym pokazuje. To jest fikcja, to jest tylko przemodelowanie się, przejście komunistów moskiewskich na inne, bardziej wygodne do konfliktu z Zachodem pozycje, ten breżniewowski ostry wektor, gdzie miało być to zderzenie nuklearno-pancerne, nie? Czyli Jack Strong i ten plan podboju świata, to już nawet i komuniści stwierdzili, że to głupie jest i nic nie da. No to obalili, można powiedzieć, tych twardogłowych breżniewowców, ale potem dali tego już nowoczesnego dyktatora, terrorystę Putina. I dzisiaj Rosja, można powiedzieć, jeszcze razem z komunistycznymi Chinami, jeszcze gorsze zagrożenie stanowią dla naszych wolności, dla świata Zachodu, niż wcześniej Związek Sowiecki. Ten nowotwór, który powstał, czyli Chiny, Rosja, Iran i Watykan, bo te siły ze sobą już na sztywno współpracują. Nie wiem, czy wiesz, że papież ostatnio powiedział, że ta redystrybucja, te podatki, no to jest taki sposób na sprawiedliwość społeczną, nie? Czyli czym więcej podatków, komuch zwyczajny popiera zresztą... Ale to zobacz, APiS teraz obniżył Chiny ten VAT. Bezpośrednio. To klątwę dostaną jakąś, powinni dostać jakąś, nie wiem. No, powiedzieliśmy wcześniej... Ale można powiedzieć o tej drugiej nodze, nie? Tylko że ta druga, bo tu mamy tę nogę wschodnią. Wiemy, że Kaczyński, no to rozmawiał z agentem Kremla, z wysłannikiem takim na Polskę w 90-tych latach, że on jest tworem, można powiedzieć, PRL-u, no to tutaj zero złudzeń. No ale zobaczcie, no Duda, no to już taki troszkę młodszy człowiek, już wychowany raczej w tej Polsce po 89 roku. Taki tam Lechu Kaczyński niby był. Tak, niby tam wcześniej w Unii Wolności, czy tam w Unii Demokratycznej, no taki niby już z nowego rozdania, a zobaczcie, że on jest sztywniej uwiązany być może niż sam Kaczyński. Duda jest sztywniej uwiązany do tej opcji moskiewsko-pekińskiej niż sam Kaczyński, ale z drugiej strony... Też mówiliśmy... Z drugiej strony mamy niewiele. Bo mamy gdzieś budzącego się, jak ładnie w intro powiedziałeś, ze snu zimowego Macierewicza, który jest skompromitowany, który jest zmarginalizowany i z jakiegoś dziwnego powodu nagle wyskakuje jak taki Filip z konopi i mówi prawdę, o której my mówimy od pół roku, a on nagle się wybudza z jakiegoś snu, letargu. Nie? No i Morawiecki, który gra na dwa fronty. Raz pojedzie do Putina, do zwolenników Putina, mówię w pewnym uproszczeniu, raz pojedzie do Kijowa, dał teraz broń. No myślę, że ten akcent amerykański, że prawie 2000 żołnierzy zmierza do Polski, żeby wzmocnić siły odstraszania, kolejny 1000 tam do Rumunii, troszkę do Niemiec, dowództwo i tak dalej, że myślę, że to ma bezpośredni związek, że ta opcja taka, powiedzmy, prozachodnia w tych siłach pisowskich, komunistycznych, tak zaczęła przynajmniej cienkim głosikiem się odzywać. No to nie byle jacy też żołnierze, bo to 82. Dywizja Powietrzno-desantowa, to jeszcze no, jedna ze słynniejszych amerykańskich jednostek do Polski zmierzała. Andrzeju Dudzie, przecież jeszcze pamiętasz, mówiliśmy jakiś czas temu, o tym też pisał pan Piątek, jego związkach, tam chyba jego ciotka, Uniwersytet Opolski i tak. Tam jak zakładali klub chiński, czy Instytut Konfucjusza. Andrzej Duda podobno tam był jakoś wtedy. No tak, zupełnie przypadkowo. Hanna Shen o tym już wielokrotnie mówiła, nie będę powtarzał, ale to budzi poważne znaki zapytania. To oznacza, że polski kontrwywiad, służby przeróżne to zajmują się ściganiem tam Giertycha, tam jakichś opozycyjnych, czy tam nieposłusznych Ziobrze prokuratorów, prawdopodobnie Ardanowskiego, tam jakichś innych polityków.
Ciekawe, czy nas też nie podsłuchują. Jestem o tym wysoce przekonany, bo różne inne działania operacyjne, prokuratorskie i tak dalej cały czas przeciwko nam są. Przypominam, mój proces to był między innymi za to, że nie można tak mówić o komunistycznych Chinach, jak ja mówię, i że podobno popełniłem ciężką zbrodnię, tak twierdziła prokuratura lubelska, naprawdę, że wzywałem do rozpoczęcia wojny z komunistyczną Koreą Północną. Naprawdę takie przestępstwo w Polsce. Był proces normalnie, teraz jest apelacja. Także takie rzeczy w Polsce się dzieją. Także myślę, że i te telefony, no to już tam dawno są wybebeszone przez ludzi Kaczora. Także to poza wątpliwością. No ale to tam nie chcę tam już jak gdyby ta zbrodnia, no to już jest tylko kolejna w ich katalogu. Żeby nie było, że tacy jesteśmy jednostronni, mamy też głos w obronie prezydenta Andrzeja Dudy, w obronie właśnie olimpiady w Chinach, w Pekinie. Także pokażmy teraz Państwu autorytet Prawa i Sprawiedliwości, profesor Rychwałt. Chciałbym serdecznie pogratulować prezydentowi Andrzejowi Duda za niebojkotowanie olimpijskich igrzysk w Wuhan, znaczy Pekin, w Pekinie. I apeluję też o bojkotowanie bojkotujących. No. Pragnę też nadmienić, że Chiny są pięknym krajem i dużo korzystamy na współpracy z nim. Dziękuję. Profesor Rychwałt. No. Niekiedy nie zapowiadamy, że w naszym programie są elementy humorystyczne. Nie, to poważnie chyba były te pieniądze. No, zaraz Ziobro zdementuje może. I jakieś że to nie jest ich zwolennik. No to niech się kompromitują dalej. No humor i satyra. No, jest już z nami pani redaktor Hanna Szen. Witam panią bardzo serdecznie. Witamy. Dobry, witam. Nie, no bojkotujących, no to wcale nie jest taki żart. No my jesteśmy bojkotowani, pani redaktor zresztą też w mediach głównego nurtu już od ładnych paru lat, także to wezwanie profesora Rychwałda no, to tylko obnaża te niecne. Nawet powiem ostatnio, że pewne medium wcale nie prawicowe gdzieś mnie ostatnio zachęcało do rozmowy, ale jak padły dwa nazwiska, jedno, że ono miało być negatywnie o profesorze Góralczyku, a drugie no miało być o procesie Pastora, no to jakoś kontakt się urwał. No to tak. Ale żadnego bojkotujących nie ma. To są tylko niecne pomówienia i jakiś zły język nienawiści. Pani redaktor, odnośnie mediów właśnie, wiem, że ma pani apel do polskich dziennikarzy. Proszę, czy chciałaby pani go zaprezentować? Nasz tekst pewnie będziecie państwo mogli przeczytać na stronie Iść Pod Prąd, ale idea jest taka, no rzeczywiście te igrzyska spowodują, że świat będzie patrzył na Chiny, więc no mimo, że są to igrzyska ludobójstwa, tak są nazywane, no to z tego możemy zrobić coś, przerodzić się w coś dobrego. Znaczy to jest taki moment, kiedy możemy naprawdę powiedzieć Polakom prawdę o Chinach i to jest wielki sprawdzian dla dziennikarzy. I stąd mój apel do dziennikarzy, żeby tę prawdę zaczęli mówić. Skoro będą mówić o Chinach, o igrzyskach, no to warto, żeby wystarczy powiedzieć nawet jedno zdanie, że igrzyska odbywają się w kraju, którym jest reżim totalitarny, który jest zagrożeniem dla jego własnych obywateli, a także dla świata, w którym prześladowani są chrześcijanie i tak dalej, i tak dalej. Jedno, dwa zdania wystarczą, żeby w tych relacjach o tym wspomnieć. Myślę, że na tę prawdę Polacy zasługują. Ta prawda to jest jednocześnie coś, czego ten reżim najbardziej się boi. A jednocześnie myślę, że w takim duchu polskiej solidarności, upominania się o tych słabszych, walki o prawdę, o wolności, no to jest to także moment taki dla dziennikarzy, żeby no, pomnieć, oddać, żeby oni byli głosem tych, którzy tego głosu w Chinach nie mają. To są ludzie, którzy są przez partię komunistyczną określani jako wrogowie, a więc chrześcijanie, muzułmanie, Ujgurzy, Tybetańczycy, wyznawcy ruchu Falun Gong, młodzi Hongkongczycy, dziennikarze czy blogerzy, którzy nam próbowali powiedzieć prawdę o COVID-zie na początku pandemii i ponieśli za tą ogromną karę. Ci wszyscy ludzie nie mają głosu i ta impreza ma jeszcze bardziej jak gdyby przykryć ten głos, spowodować, że zapomnimy o tych wszystkich zbrodniach, jakich partia komunistyczna dokonuje. Więc no nie, jeżeli będziemy mówić tylko o kolorowej i sportowej imprezie, no to rzeczywiście będziemy narzędziem w rękach chińskiej propagandy. Więc mój apel do dziennikarzy jest taki, żeby nie być tym narzędziem chińskiej propagandy i żeby odważyć się powiedzieć Polakom
prawdę o Chinach i żeby upomnieć się o też tych, którzy są prześladowani. No w tym są także ludzie, którzy są nam bliscy, chrześcijanie chociażby. W tym momencie możemy pokazać Państwu i przypomnieć apel List Watch Olympics o tym, żeby bojkotować właśnie olimpiadę, nie oglądać tego. Możecie, widzicie teraz grafikę Andrzeja Patalona, zachęcamy do podawania dalej. Ja też mam taką obserwację, może to jest niesłuszne. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, ale w Polsce akurat tak się składa, że poziom naszych polskich sportowców zimowych w tym roku jest tak, myślę, słaby. Że i tak Polacy no, nie bardzo będą mieli co tam oglądać, bo zwykle no, jakieś tam szanse tak na medal były, a teraz no, pójdzie ja, jeden ja może. Ja bym jeszcze dołożył. Pamiętam, były kiedyś takie mistrzostwa w piłce ręcznej w jednym z tam arabskich krajów. W Katarze, no to przecież była szopka, ustawka, no to wiecie, to sędziowie, ta drużyna. No z Katarem graliśmy chyba w półfinale no wtedy. No właśnie, pamiętam. Ta drużyna całkowicie składająca się z jakichś tam europejskich, światowych sław, a nie w ogóle z miejscowych tych Katarczyków. Także no żenada. No zobaczcie sobie, co, jeśli państwo arabskie mogło taką szopkę za pieniądze, korupcję, naciski zrobić ze światowej imprezy, to zobaczcie, co mogą komunistyczne Chiny, kiedy oni mają w kieszeni ONZ, Światową Organizację Zdrowia, mają pomniejszych takich polityków w kieszeni za juany, czy za kompromaty, czy dzięki kompromatom, o którychśmy tu już dzisiaj mówili, to jaki tam sport? Jaki sport? Weźcie drużynę hokeja Chiny. To przecież tam jest chyba, nie wiem, 11 jest Kanadyjczyków kupionych, przecież to są jaja. A jak myślicie, czy jeśli tam trzeba będzie jakiemuś komuniście pomóc, to sędzia nie pomoże? To nie jest żaden sport, to jest teatrzyk dla pospólstwa, no. Panie redaktor, odnośnie tego apelu do dziennikarzy, dzisiaj czytałem artykuł chyba na Interii właśnie o tym, że Andrzej Duda już jest w Pekinie i że tam będzie te relacje polsko-chińskie wykorzystywał, poprawiał i tak dalej. Pozytywnym tego aspektem, że na dole, no niestety na dole, ale przynajmniej tyle, na dole tego artykułu był sobie akapicik i tam już było o tym, że państwa zachodnie bojkotują, że w Chinach prześladują mniejszości narodowe, Ujgurów, chrześcijan. Już taki akapicik pewnie kopiuj wklej gdzieś tam przygotowywany do wielu artykułów na chińskie tematy się pojawił. No i też ten człowiek od Andrzeja Dudy, Jacek Kumoch, on jest szefem chyba biura polityki międzynarodowej, też tam się tłumaczył, że jadą, że oni tam wiedzą, że na Zachodzie. On mówi tak: Polska, mając dobre relacje z Chinami, bardzo ostrożnie podchodzi do wszelkich gwałtownych ruchów. Rozumiemy oczywiście, że nasi zachodni partnerzy mogą mieć inne stanowisko. Polska sama nie zdecydowała się na tego typu radykalne kroki. Stoimy na stanowisku, że stosunki z Chinami chcemy mieć jak najlepsze i dostrzegamy również takie zainteresowanie ze strony chińskiej. Czyli już został zapytany o bojkot, o jak... Tak, musi się tłumaczyć. Widać, że gdzieś tam dziennikarze no, muszą, zaczynają przynajmniej, że tak, pisać o tym, co w Chinach się dzieje. No widać, już dzisiaj nawet wywiad był z panem Kierwińskim w Super Expressie, też go zapytano o tę decyzję Dudy, on też oczywiście ją skrytykował, więc dziennikarze raptem teraz zaczęli pytać. No tutaj Macierewicz w Telewizji Republika też się wypowiada, więc raptem wszyscy zaczęli się na dzień przed olimpiadą, Duda już w samolocie i wszyscy się interesują, czy to dobra decyzja, czy nie. No trzeba było miesiąc temu włączyć telewizję i iść pod prąd, no i by się czegoś dowiedzieli, że to już jest taka decyzja i wtedy trzeba było krytykować, prawda? I wtedy zacząć tę dyskusję, być może by to wpłynęło. No nazywanie decyzji o bojkocie dyplomatycznym jakąś radykalną decyzją jest czymś śmiesznym w ogóle. Oni to uważają za radykalną? No to przecież to jest śmieszne. No tak, przecież to jest tylko decyzja nie jadę, tak jak na przykład mała Litwa, bo to nie tam państwa zachodnie, jak tu nie, tak tylko próbują. Mała Litwa, no, czytaliśmy, ale czekaj, z Unii Europejskiej to, jedzie Polska, Luksemburg, wiem, tak, dwa ale, państwa. Mała Litwa stanęła na czele, ona pierwsza ogłosiła ten bojkot dyplomatyczny, także to jest kolejne kłamstwo w mediach, że to jakieś tam państwa, może to Stany Zjednoczone, a my tutaj tego. Szczególnie podła i zdradziecka jest to decyzja w momencie, kiedy, że tak powiem, błagamy Stany Zjednoczone o parasol ochronny przed właśnie tą Azją Putina. Azją Putina i Xi Jinpinga, nie? Że właśnie w tych dniach mają tu do nas przybyć kolejne oddziały amerykańskie, a tu wręcz oficjalnie ten tłumaczący to straszne, haniebne działanie Dudy mówi, że oni tu się nie będą tu podporządkować, bo oni dobre stosunki z Chinami chcą mieć, kiedy właśnie nasz gwarant
gwarant wojskowy bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone toczą z nimi śmiertelną wojnę. No to jest zdrada. To jest zdrada na polu walki, to co zrobił Duda. No o dobrych stosunkach to teraz też mówią przedstawiciele władzy rosyjskiej i chińskiej w sobie, że oni mają nawzajem teraz dobre stosunki i dlatego Putin też będzie w Pekinie. Także no, w jaki sojusz my się tak naprawdę wpisujemy? No widać po różnych deklaracjach, coraz więcej tych deklaracji Moskwy i Pekinu, że ta impreza między innymi ma być taką manifestacją tego sojuszu chińsko-rosyjskiego. I tam będzie Andrzej Duda i to jest podobno jakiś gest, jakiś wielki sukces naszej dyplomacji. No właśnie, pani redaktor, jak to jest? Bo Andrzej Duda twierdzi, że tam będzie polsko-chińskie relacje budował, a tak jak pani powiedziała, prezydent Putin powiedział, że spojrzenie tych krajów jest zbieżne i bliskie. Pan Uszakow, Jurij Uszakow, to jest doradca Władimira Putina, powiedział, że Chiny popierają żądania Rosji w sprawie tam rosyjskich tych żądań, no, w sprawie Ukrainy, bezpieczeństwa, tak oni to nazywają. Jakie Putin też tam liczy na podpisanie, tak jak pani powiedziała, wielu umów właśnie z Chinami. Tam widziałem taką liczbę, chyba 19 umów chcą podpisać rosyjsko-chińskich. Jak pani ocenia szansę prezydenta Dudy, że tutaj będzie jakoś rozgrywał, nie wiem, tą Rosję z Chinami? Mamy szansę w ogóle rozegrać jakoś ten sojusz, żeby te Chiny z tą Rosją jakoś tak się nie zbliżały? Czy jaka jest polska rola? Ja tę szansę oceniam na mniej niż zero. Także tutaj nawet nie ma co dodawać. Znaczy, on po prostu weźmie udział w imprezie propagandowej. Przede wszystkim wydźwięk będzie taki, żeby pokazać światu, że jest mocny sojusz rosyjsko-chiński, że jest wspólne ich widzenie na świat i wspólne widzenie konfliktu, podejście do konfliktów. Tutaj jest kwestia Ukrainy ze strony rosyjskiej i Tajwanu ze strony chińskiej. I każdy, kto bierze w tym udział, jest tym, kto przypieczętowuje tę wizję. Więc Andrzej Duda niczego więcej tam nie zrobi, tylko będzie po prostu tym taką pieczątką. On pojawia się, będzie wliczony w tę grupę prochińsko-prorosyjską. Także no tutaj nie należy mówić, że cokolwiek ugramy. No nie ma jakiejś możliwości, żeby nawet na takiej imprezie po prostu. A jeszcze wiadomo, kraje autorytarne takie imprezy bardzo mocno propagandowo wykorzystują. I widzimy, że obie strony, i Rosja, i Chiny, chcą tak to ukazać. Stąd chociażby te materiały teraz w mediach, liczne deklaracje Putina i Xi Jinpinga właśnie, jak ważne jest to spotkanie. Także no to jest jedno wielkie kłamstwo, jakie Polakom jest teraz serwowane, że to niby będzie jakaś wielki sukces polskiej dyplomacji. Nic tu Polska nie ma, znaczy Polska przegrała na tym, przegrywa na tym, gdy Duda tam jest. No i to już, jesteśmy wielkim przegranym. A jak pani myśli, dlaczego Andrzej Duda zdecydował się tam pojechać? No bo na pewno były naciski zachodnie, no były naciski wewnętrzne, opinia, no jest to obciach, że on jedzie do komunisty, że będzie z Putinem, na pewno będą zdjęcia, czyli naraża się na dużą infamię. Dlaczego zdecydował się to zrobić? Nie wiem, być może no, te związki Dudy z Pekinem mają coś, jest jeszcze o czymś nie wiemy. Wiemy, że to nie jest, te związki są już dość długie. Ja mówiłam o tym, o czym pisał między innymi pan Piątek, jeszcze za prezydentury Kaczyńskiego otwierano Instytut Konfucjusza w Opolu, no to jego ciocia była tam między innymi jedną z osób, która w tym brała udział i między innymi chciała zaprosić kogoś z kancelarii. No przyjechał Andrzej Duda na to otwarcie Instytutu Konfucjusza, Chińskiego Instytutu Konfucjusza. Także jego związki są bardzo dość długie. Aparł jako jednej z pierwszych wizyt swojej przy pierwszej turze do Chin. Parł, aby był ten wszechstronny sojusz z Chinami, więc no na pewno jest, być może Chińczycy rzeczywiście coś na niego mają, być może liczy także na to, że rzeczywiście Chińczycy zagwarantują mu jakieś stanowisko. No być może rzeczywiście jest tak, że część polityków PiSu, no raczej pewnie na pewno jest tak, że część polityków PiSu uważa, że ten sposób rządzenia Chińczyków, czyli no jedna partia decyduje o wszystkim, o sądownictwie, o mediach, o tym, gdzie my pracujemy, jak pracujemy, kiedy pracujemy. To jest wizja, no, która im odpowiada, więc też prąku takiemu bliższemu sojuszowi z Chinami.
Powodów jest wiele, naprawdę wiele. Na pewno jest też także ten taki prywatny Dudy, że on liczy na to, że Chińczycy rzeczywiście pomogą mu w karierze międzynarodowej. Tutaj już zupełnie interes Polski odłożony jest na później. I to się wpisuje w ogólną politykę Kaczyńskiego i PiSu, rozbijania Zachodu. Właśnie przecież media komunistów chińskich się cieszą, a Putin się śmieje, jak wygląda jedność państw NATO. I to, co pani redaktor powiedziała, skłonności autorytarne ekipy kaczystów. Bardzo podobnie parę lat temu powiedział premier Orban, że już czas tych takich demokracji, gdzie większość, gdzie prawa mniejszości, gdzie tam liberalne idee, to już się kończy i teraz przetrwają tylko te systemy autorytarne, takie jak właśnie putinowski, czy tego Xitlera w Chinach. No i on chce taki zrobić system, dyktaturę taką współpracującą z tymi dyktaturami na Węgrzech i widać, że Kaczyński Duda, bo nie uważam Dudę za samodzielnego polityka. Kaczyński Duda to jest właśnie ta oś komunistów wschodnich w Polsce. Pani redaktor, dziękuję bardzo serdecznie za dzisiejszy komentarz. Przypominamy wam, że pełna treść apelu pani redaktor Hanny Szen do polskich dziennikarzy, możecie ją znaleźć na portalu idźpodprąd.pl. My się z panią już dzisiaj pożegnamy. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję. Też dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy. Za chwilę przejdziemy do drugiej części programu, a teraz pokażemy, zaprezentujemy wam piosenkę Krzyk Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia, właśnie z przesłaniem do prezydenta Andrzeja Dudy. Pan prezydent Andrzej Duda jedzie na zimową olimpiadę do Chińskiej Republiki Ludowej. Panie prezydencie, niech pan się wsłucha w wołanie. Krzyk milionów ludzi, którzy są prześladowani przez komunistyczne Chiny. Niech pan zawróci z tej złej drogi. Dedykuję panu utwór Jacka Kaczmarskiego Krzyk. Dlaczego wszyscy ludzie mają zimne twarze? Dlaczego gorą się te ciemne korytarze? Dlaczego ciągle muszę biec na wsiane skraje? Dlaczego z mego głosu mało tak zostaje? Krzyczę, 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 krzyczę tylko głosy. Jesteśmy teraz w drugiej części programu. Naszym gościem jest pan Andrzej Domański, ekonomista, analityk rynków finansowych, zastępca dyrektora Instytutu Obywatelskiego. Witamy pana bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Witam.
Panie dyrektorze, na weekendzie odbyła się konwencja programowa Platformy Obywatelskiej. Jakie były główne punkty, jak Platforma, co Platforma proponuje Polakom zamiast PiSu? Przede wszystkim to była pierwsza z całego cyklu konwencji programowych, które odbędą się w najbliższych miesiącach. Była ona owocem pracy zespołów programowych, które we wcześniejszych dniach pracowały nad kierunkowymi rozwiązaniami, w jakim ma iść, powinien zmierzać program Platformy Obywatelskiej. I skupiały się prace wokół czterech takich głównych zagadnień. Sam tytuł konwencji Odporna Polska, ale cztery takie największe wyzwania, z którymi mierzymy się jako społeczeństwo, jako kraj, to oczywiście pandemia, która dotyka nas każdego dnia, zmiany klimatyczne, takie trochę spojrzenie w dłuższym horyzoncie oraz to, co dzieje się z cenami energii oraz inflacja. Więc proponowane rozwiązania opierały się wokół tych czterech głównych wyzwań. I zaczynając może od tych zagrożeń pandemicznych. Idziemy w stronę decentralizacji walki z pandemią, przekazania jej specjalistom, czyli odebrania z decyzji politykom i skierowania to na poziom ekspercki. W ostatnich tygodniach, miesiącach widzimy, iż wiele ważnych decyzji dotyczących walki z pandemią w Polsce nie zapadło, ponieważ interes polityczny był przedkładany nad opinię ekspertów. No i tego oczywiście kulminacją była rezygnacja członków z Rady Medycznej przy premierze. Kolejny punkt to organizacja sieci tak zwanych białych szpitali. Dramatyczne wskaźniki pokazujące ilość tak zwanych nadwyżkowych zgonów w Polsce. Najwyższa ilość tychże zgonów w krajach Unii Europejskiej. To pokazuje, iż system nie funkcjonuje. I to nie są tylko ofiary COVID-u, bezpośrednie ofiary pandemii, ale w dużej mierze osoby, które nie otrzymały należytej opieki medycznej w związku z innymi chorobami. Ale panie dyrektorze, czy w związku z tym, że tu COVID i też takie politykierstwo PiSu, strach przed częścią swojego elektoratu, no obnażył kompletną słabość polskiej służby zdrowia, czy chcecie doprowadzić do radykalnej zmiany polskiej służby zdrowia, czy tylko to będzie takie klejenie plastrem? To nie będzie oczywiście klejenie plastrem. My mówimy o ochronie zdrowia, systemie ochrony zdrowia. Tutaj będą zaprezentowane bardzo konkretne rozwiązania. Będą to rozwiązania strukturalne, również rozwiązania finansowe. One w tej chwili jeszcze nie są gotowe do upublicznienia, ale mogę pana redaktora zapewnić, iż nie będzie to w żadnym wypadku klejenie plastrem. Polski system ochrony zdrowia wymaga gruntownych zmian. Mhm. To jeszcze trzy następne tematy: klimat, energia, inflacja, jeśli głównym pokrótce. Takim punktem widziałem, który też pan Makowski, dyrektor Instytutu Obywatelskiego, reklamował, to było takie rozdrobnienie, tak, że silniejsza samorządowa Polska będzie bardziej odporna na przeróżne kryzysy. Jak to miałoby się stać, jak wydarzyć, no bo w Polsce mamy jednak ten system centralny, policja centralna, zarządzanie centralne, bardzo mało jest jakiejś takiej samorządowości. Dokładnie tak. To rozdrobnienie to nie jest słowo, którego bym użył. Raczej bym powiedział o zdecentralizowaniu, o przekazaniu kompetencji w dół w kierunku samorządów. Mówiąc wprost, bliżej ludzi. No bo choćby patrząc na bezpieczeństwo zasobów, przypomnę tylko, ta sobotnia konwencja, ona traktowała przede wszystkim o bezpieczeństwie, tym bezpieczeństwie lokalnym. Widzimy, iż lokalnie samorządy poradziły sobie z wyzwaniami ostatnich 2 lat lepiej niż władza centralna w Warszawie. Dlatego trzeba te kompetencje, tam gdzie jest to oczywiście możliwe, przekazywać w dół, w kierunku samorządów. Niestety to, co wydarzyło się w Polskim Ładzie i potężne straty, jakie poniosą na nim samorządy, sprawia, iż o to przesuwanie kompetencji w ich stronę
będzie zdecydowanie trudniej. Tutaj zwróciłbym jeszcze uwagę na ten komponent klimatyczny. O tym mówił poseł Miszalski z Krakowa. Musimy postawić na zdecentralizowaną energetykę. Musimy zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na poziomie powiatów. Tutaj takie rozwiązania jak chociażby linia bezpośrednia, wyraźne wsparcie dla energetyki prosumenckiej. To wszystko, co rząd PiS-u w ostatnich miesiącach zabił, mówiąc kolokwialnie, czyli powstrzymał rozwój energetyki fotowoltaicznej na dachach polskich domów. Wcześniej, przypomnę, w 2016 roku potężne uderzenie w lądową energetykę wiatrową za pomocą niesławnej ustawy odległościowej. To wszystko sprawia, iż bezpieczeństwo energetyczne Polski jest zagrożone. I na to również mamy szereg konkretnych rozwiązań. Tutaj pozwolę sobie odesłać do naszego raportu Instytutu Obywatelskiego Polska Energetyka pod rządami PiS, drogo, drożej, ciemno, gdzie przedstawiamy długą listę rozwiązań, które będą sprzyjały poprawie bezpieczeństwa energetycznego polskich domów. Panie dyrektorze, o tej energii za chwilę jeszcze byśmy porozmawiali, ale na początek jeszcze zapytam, tak się postawię jako adwokat PiS-u, powiedzmy. Oni teraz wprowadzili tą tarczę antyinflacyjną, spadły ceny na stacjach benzynowych, no i głównym ich takim argumentem jest, że Tusk, mówią, że Tusk nie wykorzystał tego guzika, że Tusk, gdy ceny benzyny też tam były w okolicach 6 zł za rządów Platformy Obywatelskiej, no to tej obniżki nie zrobił. Co by pan odpowiedział na taki argument? Po pierwsze, ta obniżka jest chwilowa. Przypomnę, że obniżki w ramach tak zwanych tarcz antyinflacyjnych to są obniżki chwilowe trwające w większości wypadków pół roku. Po drugie, z czego ta obniżka jest finansowana? No, z naszych podatków. Bo mówmy się, jeżeli wpływy z VAT-u będą do budżetu niższe, to oznacza, że będą szukane inne źródła dochodów. No i Polski Ład jest tego przykładem. Czyli rząd przekłada z jednej kieszeni do drugiej. Po trzecie, w ostatnich tygodniach obserwowaliśmy wzrost cen na stacjach benzynowych. Dosyć interesujące w kontekście tego, iż ceny ropy wyrażone złotym nie rosły aż tak bardzo. Więc widzimy tutaj, przynajmniej w mojej opinii, działania pozorne, pozorną walkę z inflacją w Polsce. Zresztą widzimy, są opracowania, które pokazują, iż tarcza, tak zwana tarcza antyinflacyjna w wykonaniu PiS-u, to nic więcej jak przepompowywanie inflacji na kolejne kwartały, na kolejne lata. Czyli my z tą inflacją będziemy borykać się dłużej, także w roku 2023. Tak, w 2023 inflacja w Polsce również będzie daleka, daleka od celu inflacyjnego NBP. I za to jest odpowiedzialny rząd Prawa i Sprawiedliwości, jego nieudolna polityka oraz oczywiście spóźnione i nieadekwatne działania ze strony Narodowego Banku Polskiego, na którego czele stoi pan prezes Adam Glapiński. Myśli pan dyrektor, że ta drożyzna, inflacja to wykończy Prawo i Sprawiedliwość, że to będzie koniec rządów PiS-u w Polsce? Powodów do odejścia Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo, bardzo wiele. To przecież rozmontowanie, czy próba rozmontowania polskiego wymiaru sprawiedliwości. Stopniowy polexit, z którym chyba wszyscy się zgodzimy, iż mamy do czynienia. Dramatyczna polityka zagraniczna tutaj z premier Morawiecki ostatnio w Madrycie pokazał, gdzie leżą jego prawdziwe interesy, spotykając się z proputinowskimi partiami z całej Europy. Ale zaraz poleciał do Kijowa i tak, tam amunicję też Polska dostarcza. Także widać tu jakieś rozdwojenie jaźni w ekipie rządzącej. W końcu chociaż wydaje się, że to nie tylko rozdwojenie jaźni. Ja jednak, śledząc politykę zagraniczną Prawa i Sprawiedliwości tego rządu, wydaje mi się, że premier Morawiecki sercem był jednak w Madrycie, a do Kijowa poleciał z obowiązku. I to jest moim zdaniem, to już byłaby wystarczająca lista argumentów za tym, aby ten rząd jak najszybciej
jak najszybciej odszedł. Tutaj oczywiście dochodzi jeszcze katastrofa w walce z pandemią. Te nadwyżkowe zgony, o których mówiliśmy również w trakcie konwencji, są moim zdaniem no, takim ostatecznym dowodem na to, iż ten rząd z pandemią sobie nie radzi, co kosztuje życie tysięcy Polaków, naszych rodaków. A drożyzna, inflacja, no to już powiedzmy taki powinien być gwóźdź do trumny tego rządu. Powodów jest, aby oni odeszli, naprawdę bardzo dużo. Tak, z tym absolutnie się zgadzamy. Tu jest coraz większe oczekiwanie oddolne, też nawet już tam prawdziwe bądź trochę zafałszowane sondaże już też pokazują, że Polacy mają coraz bardziej dosyć Kaczyńskiego i PiSu, jego rządów. Ale czy nie jest prawdziwą taka teza, że Platforma Obywatelska, jako no główna partia opozycyjna, mająca największe doświadczenie na tej scenie politycznej ostatnich kilkudziesięciu lat, jakoś nie kwapi się do przejęcia władzy? Tu pan dyrektor powiedział, no już kapitulacja, czy wręcz sabotaż w sprawach pandemii, drożyzna, inflacja, NBP, polityka zagraniczna, wszystko na nie, wszystko źle, a jednak Kaczyński dalej rządzi, a wy jesteście w opozycji. Czy to nie jest uprawniona teza, że wy czekacie na jakąś, no nie wiem, totalny chaos, czy już zawalenie się państwa, bo nie chcecie w tym momencie bardzo trudnym przejmować odpowiedzialności za Polskę? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Polska nie może pozwolić sobie na kolejne miesiące, kwartały czy lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Każdy odpowiedzialny polityk, każdy odpowiedzialny obywatel musi myśleć w ten sposób. Ja jestem absolutnie przeciwnikiem myślenia, że im gorzej, tym lepiej. I zaręczam panu redaktorowi, iż w Platformie takiego myślenia nie ma. Zresztą wypowiedzi przewodniczącego Tuska z ostatnich dni jasno wskazują, iż dążymy do tego, aby ten rząd, który nie ma większości w Sejmie, jak najszybciej odszedł. Odszedł w zapomnienie i przestał czynić, przepraszam za takie wzniosłe słowa, ale przestał czynić zło wobec naszego kraju, naszego społeczeństwa. I tutaj zarówno posłanki, posłowie Platformy Obywatelskiej są absolutnie zjednoczeni. Nie ma myślenia o tym, że musimy czekać na pogłębienie się kryzysu gospodarczego, pogłębienie się kryzysu pandemicznego. Nie, uważamy, iż opozycja powinna przejąć władzę w Polsce i przywrócić rządy prawa w naszym kraju tak szybko, jak to możliwe. Panie dyrektorze, jeśli mogę, to ostatnie zdanie w tym właśnie temacie. Czy toczy się wśród was poważna dyskusja, bo powiedzieliśmy o prawie, no tu niestety prześladuje nas ten ukradziony przez PiS slogan Prawo i Sprawiedliwość, to chciałem o ten drugi człon zapytać. Czy przewidujecie jakieś konkretne działania na temat rozliczenia zbrodni Prawa i Sprawiedliwości w Polsce? Czy też znowu będzie taka mniej więcej niepisana zasada, że wy nie ruszacie naszych, my nie ruszamy waszych? Panie, może zacznę od tego, że ja jestem osobą bardzo jakby dbającą o słowa, więc słowo zbrodnia wydaje mi się nieco na wyrost, natomiast wszyscy przestępcy... Na przykład zastraszanie dzieci polityków opozycyjnych, dzwonienie do dziecka, to dla mnie jest zbrodnia z najgorszej bolszewickiej komuny. Dobrze, to przyznaję w takim razie rację. To są absolutnie ohydne akty, które zaręczam będą rozliczone i my jako w tej chwili opozycja, a mam nadzieję, że już niedługo partia rządząca, dołożymy wszelkich starań, aby osoby odpowiedzialne za te ohydne akty poniosły konsekwencje, jak również wszystkie te osoby, które doprowadziły Polskę na skraj polexitu i których działania zagroziły długoterminowemu bezpieczeństwu naszego kraju.
Panie dyrektorze, trzymamy oczywiście za słowo. Ja jeszcze bardzo zapytam z perspektywy, no bo to, że tak jak pan powiedział, że PiS czyni zło, że rządy PiSu są tragiczne w skutkach dla Polski, dla Polaków, to jest oczywiste, tu nie ma się co za wiele spierać, ale myślę, że wielu wyborców takich centrowych, szczególnie tutaj we wschodniej Polsce, jak myśli o rządach Platformy Obywatelskiej, no to obawia się tego, co mówicie, że na przykład, nie wiem, będziecie zmuszać Polaków do tej elektromobilności, że te wszystkie samochody elektryczne teraz będziemy musieli nasze stare gdzieś tam diesle czy benzyniaki sprzedawać, że będziecie gdzieś tam chodzić po domach i te stare kotły gdzieś tam kazać wymieniać, że też te tam odnawialne źródła energii, to wszystko, to przechodzenie na tą tak zwaną zieloną energię, że to się dla Polski skończy źle, bo Polska żyje węglem od lat, polska gospodarka tego nie wytrzyma. Ludzie obawiają się, że te wszystkie zielone, tak mówię, zielone bajki o tej zielonej energii skończą się dla Polski jeszcze większą drożyzną, dla Polaków jeszcze większą biedą. Jak wy się na to zapatrujecie? Czy rzeczywiście chcecie pójść kompletnie właśnie w drugą stronę i kazać wszystkim Polakom przechodzić na te przeróżne odnawialne źródła energii? Jest wśród nas pełna zgoda, iż warunkiem niezbędnym sukcesu transformacji energetycznej w Polsce jest szerokie poparcie społeczne dla tego procesu. Nie wyobrażamy sobie wdrażania zmian, które byłyby naprzeciw interesom naszych obywateli. Dlatego tutaj pierwszym krokiem jest oczywiście edukacja, uświadamianie, ale zaraz za nim musi iść tworzenie warunków ekonomicznych do przeprowadzania tego niezbędnego procesu odchodzenia od paliw kopalnych. I dam tutaj przykład z, chociażby z naszych rozwiązań czy wsparcia dla odnawialnych źródeł energii, które są przecież kluczowym elementem transformacji energetycznej. Przypomnę tylko, iż bodajże 2 miesiące temu Prawo i Sprawiedliwość zablokowało rozwój energetyki prosumenckiej, zablokowało rozwój energetyki opartej o fotowoltaikę. My chcemy iść dokładnie w przeciwną stronę, tworzyć warunki do tego, aby Polacy w tej transformacji energetycznej sami chętnie uczestniczyli, nie tylko dlatego, że jest to dobre dla klimatu, nie tylko dlatego, że jest to kluczowe z punktu widzenia przyszłych pokoleń, ale także dlatego, że będzie im się to po prostu opłacało. Jeszcze jedna rzecz odnośnie gospodarki. Ja jestem absolutnie przekonany, iż polskich przedsiębiorców, polskiej gospodarki nie stać na pozostanie przy paliwach kopalnych, nie stać na to, aby nasza energetyka była nadal oparta, tak jak jest to w chwili obecnej, w 70% na węglu, czy również na niewiele mniej emisyjnym gazie. Nasza energetyka musi być oparta na odnawialnych źródłach energii i również tutaj w Instytucie Obywatelskim widzimy istotną rolę dla energetyki jądrowej, jako dla tego paliwa, które jest z rodzaju energetyki, która zapewnia stabilne, bezpieczne i tanie źródło energii dla Polaków. Więc wracając, jakby odpowiadając na pana pytanie, nie będziemy działać wbrew, tylko w imię interesów polskich rodzin. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Dziękuję panu bardzo serdecznie za tą rozmowę. Mam nadzieję, że porozmawiamy kiedyś już po tym, po rozliczeniu właśnie, tak jakśmy tutaj to jeszcze tej zbrodni Prawa i Sprawiedliwości. Jak pan skomentuje taką humorystyczną sytuację, że zdaje się złożone zostało doniesienie na waszą konwencję, że organizujecie w pandemii masową imprezę na 1000 osób. Zdawa. Tak, no rzeczywiście to zapewniło tutaj nam dobry temat do żartów w ciągu ostatnich kilku dni. No niestety ktoś życzliwy, a być może policja sama z siebie uznała, że skoro w naszej konwencji uczestniczyło 1000 osób, to należy zrobić tak zwany wjazd i dokonać, nie wiem, czy prewencyjnych aresztowań, czy sprawdzenia, czy te 1000 osób ma certyfikaty. No, sytuacja była taka, iż oczywiście nasza konwencja miała charakter zdalny i poza kilkoma czy kilkunastoma osobami wszyscy pozostali jej uczestnicy
brali udział za pomocą zdalnego połączenia. Więc no to rzeczywiście było bardzo wesołe, ale też pokazujące trochę moim zdaniem, jak bardzo odklejone są niektóre służby od tego, jak w chwili obecnej wygląda Polska i że takich wydarzeń, które mają miejsce właśnie na Zoomie czy na innych platformach, jest przecież bardzo dużo. Czyli lex confident padł w Sejmie, ale w państwie jeszcze nie. Tak, tak. Jeszcze tutaj dobrze ludzie w cudzysłowie o nas pamiętali, no ale skończyło się niczym. Nasza konwencja, zresztą jak wszystkie nasze wydarzenia, była i jest przeprowadzana zgodnie z normami sanitarnymi. Panie dyrektorze, dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Był z nami Andrzej Domański, zastępca dyrektora Instytutu Obywatelskiego. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dziękuję. Zanim przejdziemy do trzeciej części programu, w której porozmawiamy o polsko-czeskim sporze w sprawie kopalni Turów, przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Wiecie, że utrzymujemy się dzięki waszemu wsparciu. Od niedawna jesteśmy także na Patronite, także pokażemy wam teraz materiał reklamowy telewizji Idź Pod Prąd. Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP TV. Gramy i gnamy dalej. Jesteśmy w trzeciej części programu, to jest program Idź Pod Prąd na żywo, a teraz naszym gościem redaktor Cezary Kłosowicz, witamy. Witam serdecznie. Czarek, trwała konferencja w sprawie tego porozumienia. Podobno zapadło porozumienie polsko-czeskie w sprawie kopalni Turów, co ustalono? Tak, podpisano porozumienie, Czechy i Polska podpisały porozumienie, premier Morawiecki i premier Fiala wystąpili razem na konferencji, premier Czech relacjonował, jak stwierdził, udało się usunąć przeszkodę, głaz, który ciążył na naszych relacjach. Rzeczpospolita Polska zobowiązała się zbudować czy dobudować, czy utrzymać barierę podziemną, która będzie zapobiegać odpływowi wód podziemnych z Czech spowodowanemu przez kopalnię w Turowie. Wał chroniący przed hałasem i zapyleniem. Monitorowany ma być też hałas przez cały czas trwania prac kopalni. Dodatkowo mamy stworzony fundusz mikroprojektów na ochronę środowiska i Czesi mają mieć dostęp do wszystkich istotnych danych dotyczących wydobycia, tak by mogli ewentualnie szybko reagować w razie potrzeby. I premier Czech oświadczył, że jest przekonany, że będzie to otwarciem pomyślnego dialogu także w innych kwestiach polityki energetycznej Unii, kwestii Ukrainy, Rosji i polityki zagranicznej. Stwierdził, że mamy podobne zdania w wielu kwestiach, Polska i Czechy. Premier Morawiecki stwierdził, że zgodnie z umową dziś lub jutro Republika Czeska ma wycofać skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu i, jak stwierdził, to kończy sprawę też tych ewentualnych kar, że ma ich nie być, że mamy nie płacić. Na Twitterze widzę, natomiast pan Wileński napisał, że Polska ma zapłacić 45 milionów Czechom, no i 68 milionów. Tak. 45 milionów to jest zapisane w umowie z Czechami, od rekompensata ze strony Polski. 35 milionów ma być przetransferowane
do Czech, a 10 milionów od PGE dla województwa libereckiego. Natomiast no, premier twierdzi, że tych kar mamy nie płacić, jeśli no, tylko zostanie skarga wycofana. Prawdomównością, to zaraz na wspak trzeba czytać. Mi tam brakuje, żeby Sasin Fiala powiedział, że w umowie jest zapisane, że jak tylko będą przelane te środki rekompensaty, to Czechy w ciągu kilku godzin wycofają skargę z TSUE, natomiast Mateusz Morawiecki mówił też, bo to nie jedna kara jest naliczona, ale więcej, że ta kara po wycofaniu wniosku już będzie, nie będzie trzeba jej płacić, natomiast co do innych będą jeszcze jakieś odwołania. No tak jak powiedziałeś, te warunki o tej barierze, o tym wale, to nie są jakieś nie wiem, straszne, wyrugurowane oczekiwania tych Czechów. Tak? No ta bariera istnieje generalnie, natomiast niedawno ukazał się raport, że ona nie działa tak, jak ma działać. No teraz ma działać, więc być może coś tam dobudują. Dalej. Jest według premiera Fiali zapisany warunek, że jeśli bariera nie będzie działać, no to ma być wstrzymane wydobycie. No, w każdym razie widać, że Czesi osiągnęli to, czego chcieli, że tutaj no, wydaje się, że to Polska no, dała to, co Czechy chciały i rzeczywiście to, jak takie tam szkody powoduje nasza działalność przygraniczna, no to powinniśmy je naprawić, ale też żądać od w innych sytuacjach, gdzie czy Niemcy, czy Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini i tak dalej, czy także Czesi, gdzieś no, jakieś szkody wyrządzają stronie polskiej w obszarach przygranicznych, powinniśmy być równie stanowczy. No, pozostaje pytanie, dlaczego tak długo to trwało? Dlaczego, właśnie, to już jest ile, pół roku? Dlaczego tyle wstydu? Dlaczego tyle podgrzewania emocji? Tam przypominam, że ten jakiś jeden z zarządzających tą kopalnią to nawet na Jasną Górę jeździł i jakieś tam cudawianki, podobnie jak pani Witek, marszałek Sejmu, tam o mądrość się mówiła. Ja na Twitterze skomentowałem, że no to adresata pomyliła, no można sobie to zobaczyć, także głupota pozostanie w polskim Sejmie, jeśli w ten sposób będą postępować. Dlaczego to tyle trwało, a i tak Polska dała Czechom wszystko, co chcieli. No nie mogliśmy im to dać tego pół roku temu i nie robić tego wstydu jakiegoś. Czy jeszcze no, wcześniej, bo to wcześniej się ta sprawa oczywiście ciągnęła. Można powiedzieć, że też kampania wyborcza w Czechach miała na to wpływ, nie? Że tam no, część polityków chciała tak twardo zagrać z Polakami, stąd być może nie chcieli się dogadać. Myślę, że ja jakby dostali te wszystkie warunki, to byłby sukces w kampanii też niezły. Też mogliby się pochwalić tego, także myślę, że tu jakaś zła wola niestety po polskiej stronie. Co nie powiedział Czech, to powiedział polski przedstawiciel, ambasador w Pradze, Polski, został odwołany. Rzeczpospolitej Polski. No, ale te słowa już były. Wtedy to mówił jako urzędujący ambasador, powiedział, że to arogancja, pycha, durnota polskich negocjatorów. Teraz mam nadzieję, że troszeczkę Amerykanie też tupnęli nogą, bo zobaczcie, że po tym aliansie z Putinem Morawiecki nagle podejmuje szybko dobre decyzje. Nie? Broń dla Ukrainy, wizyta w Kijowie i załatwienie konfliktu ropiejącego od nie wiadomo ile z Czechami. Zobaczcie, wszystko w jednym tygodniu, w trzech dniach. No to już... Ciekawe, że Petr Fiala zaznaczył, że wygrywając w sądzie, Czesi by nie dostali tych wszystkich skutków, jakie dostają w porozumieniu, także nie sądzę, żeby im zależało na tych bataliach sądowych. No tak. Ale to się tak... Szczególnie, że te kary ewentualne to nie szłyby do Czech. Tylko... Ta sprawa tego Turowa tak się wpisuje idealnie w taką pisowską politykę, no bo to jest, mi to przypomina sytuację z Polskim Ładem, czyli na początku butne twierdzenie, że tu wygramy, że jest dobrze, że nie zapłacimy ani złotówki, nie odda ani guzika, przecież Sasin, przecież takie rzeczy mówił, o Polskim Ładzie było to samo, że to wspaniały projekt, że nikt nie straci potem, bo że jak straci, to jeszcze dostanie, no na przykład niedawno Jarosław Kaczyński powiedział, że potrzebna jest radykalna naprawa Polskiego Ładu. Zobacz to jak... Czyli jak można to... naprawić ład? Ale jak on jest taki wspaniały? Jak zmienisz ład, czyli porządek, no to co będzie? No nie ład i nie porządek. Chyba, że... Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło nieład i nieporządek, a teraz trzeba kopnąć w dupę tych oszustów. No to wtedy się zgadza. Myślę, że może oni się cofną do jakichś korzeni i będzie prałat. 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 Nie, prałat. O, już jest. O,
to już właśnie marszałczyni Witek już tam, że tak powiem, tym tropem, Czarek, który sugerujesz, niestety poszła. No i oni będą myśleć, że to już sprawa jest załatwiona. Jest taka druga posłanka to jest tak z PiSu. To zwana metoda na kozę. Znaczy, wiesz, wprowadzają Polski Ład, a teraz go wycofają. Ja wam powiem, ja wam powiem jeszcze ciekawszą. Ale narobione zostanie. Ciekawszą, ale taka jaka posłanka, ulga. Poprawcie mnie, jeśli źle powiem nazwisko, Kurowska? Jest taka? Z koalicji tej, tam ona od Ziobry chyba jest. I ona stwierdziła, że jak jakieś tam pamiątki po Andrzeju Boboli pojawiły się w Sejmie. A z Krosna chyba, Czarek. To od razu, Czarek, to ty się będziesz zaraz tłumaczył, ale ja jeszcze naświetlę. Od razu niepokoje i prowokacje ruskie, znaczy tam białoruskie, od razu ustały. Akurat, jak to skomentujesz nasz tak, researcherze? Tak się składa, że głosuję w Lublinie, także... Nie bierz odpowiedzialności za to, co się dzieje w Krośnie i okolicach. No w sumie jakiś wybieg to jest. A taką mamy zdurniałą klasę polityczną. No ale Polski Ład, najlepiej tutaj jeszcze, ten jeszcze przynieście do Sejmu drabinę, przepraszam, szczebel z tej drabiny, która się przyśniła tak. Jakubowi i tak dalej. No to jest poziom PiSu, czyli kato komuna. Ale to się wpisuje właśnie w tą opcję, że oni idą w zaparte, twierdzą, że się nic nie stanie, potem nagle stwierdzają, że jednak się stało, coś tam zrobimy, no i to wtedy był sukces, teraz jest sukces, cały czas jest sukces, no a niestety, ale Polska chyba cały czas na tym traci. No to, ale można ogłaszać sukcesy, to dobrze. A po co Duda dał 2 miliardy na telewizję i media publiczne? To jest rekompensata. Noż właśnie, żeby i tym, którzy ogłaszać. Jeszcze te bzdury mediów publicznych słuchają, włączają te przekaziory, właśnie, do nas się próbują wepchnąć. O, niedoczekanie wasze dziady jedne, żeby wbijać do głowy tym biednym ludziom, którzy tych durnot i tych durnych mediów publicznych słuchają, że właśnie odnieśliśmy kolejny sukces. No w tych te 2 miliardy z naszych kieszeni poszło. W mailach Dworczyka podobno było, że chcieli, nawet rozważali, czy rozmawiali o tym, żeby odciąć wschodnią Polskę od internetu, żeby nie mieli, wiesz, szansy właśnie się dowiedzieć o prawdzie, tylko żeby TVP im tutaj bo do oni głowy. Tu już na różne sposoby próbowali, że tak powiem, odciąć nas od naszych widzów, od was. Różne rzeczy robili. I rozgrywki agenturalne, i procesy, prokuratury różne, takie, śmakie i podłużne. A teraz może już ręce opadły i mówią, odetnijmy Chojeckiego od internetu. Ale to Putin już jakiś czas temu przecież, pamiętacie, przygotowywał się na odcięcie od internetu. I to przecież to są koledzy Putina, no tutaj internet. jeździ. Ja właśnie tylko zapytałem na Twitterze, jakie będzie przywitanie? Czy przez podanie ręki? Czy przez pad? Wiecie na co? Nie? Czy przez misia? Nie? Jak to z tym, może że tak przez, powiem? No, przez pocałunek? Na Breżniewa? Jak za starych dobrych czasów. Czarek! Nie no, już takich czarnych będzie takie, scenariuszy to ja nie tylko myślę, że nie uwagę, tym razem nie będzie to pocałunek w usta, tylko... Maseczkę. Ojej, weź, nie. A widzieliście, jak... Zmieniaj jak temat, Orban, albo dawajcie reklamę. Orban z Putinem, pili szampana? Widzieliście, jak Orban z Putinem pili sobie szampana? No z drugiej strony dywanu. Przez całą długość dywanu, tak. I tam zresztą Putin coś tam sobie... Ja rozumiem, jakby jakaś taka butelka wielka była, czy beczka, czy ja nie wiem, cała instalacja do pisania tych wierszy, nie? No ale żeby tak z takiego ciniuszkiego kieliszka tak pić w odległości 20 prawie metrów, czy jakoś tak? No. Co oni z Xina pili? Nie wiem, jaka jest chińska wódka, jak się... Sake to japońska. Nie, to japońska. To chińska, to nie wiem. No ja nie jestem trzeba by tym biegły. Okej, już nie takie wątki zabrnęliśmy, czas na ogłoszenia w takim razie. Chyba, że jeszcze słowo podsumowania odnośnie tego konfliktu z Czechami. Czy to zakończy ten konflikt na dobrze? Dobrze, że to się rozwiązało. Wstyd i hańba dla ekipy PiS-owskiej, że tyle to trwało i tyle. Mam nadzieję, że faktycznie, tak jak zapowiadali obaj premierzy, będzie to początek nowego otwarcia i w innych sprawach też jednym głosem Polska i Czechy będą przemawiać. No tutaj głównie była poruszana ta, czy wspominana sprawa oczywiście Rosji i Ukrainy. Petr Fiala mówił, że trzeba tu stanowczo i ostro. Mateusz Morawiecki też o tym wspominał. No oby tak było. No, i oby też jeszcze tą
postawą wobec komunistycznych Chin się nasz premier jakoś zainspirował. Trzeba być stanowczo i ostro, no to w tych akurat sprawach najlepszy jest chyba prezydent Duda, bo on tutaj jest twardy. Ostry jest. Pokażmy Państwu ten fragment, wspomnijmy ten wywiad. Mamy dobrego człowieka na właściwym miejscu. Po prostu jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak? No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz. I lepiej wtedy, żebyś nie był prezydentem. Nie, no to prorocze słowa, no to ja też tak uważam. Lepiej, żebyś nie był. Ja tylko zapytam tak, no tak już tak na boku, tak poufnie pana prezydenta, jak tam to leśne porzekadło, czy opos. To jest opos. Możecie sobie troszkę zmienić, nie? Ale ja nie będę tak brzydko, jak pan prezydent mówił. Jak tam te związki z leśnym porzekadłem? Wahadełkiem? Już tam. Jakie oboczności tam trzeba stosować? Po prostu tam pięć kropek, pięć gwiazdek, no i tam dalej. Jak tam, czy tutaj już jakichś kłopotów osobistych tam pani Dudowa nie robi z tego powodu? Nie, czy ona już przywykła do tych nie spraw? Nie można osobistym problemom. Nie miętkim. Tak. Nie będę miętki, ale jak Putin zadzwoni, albo Juany zadzwonią, noż to jakoś te wszystkie wartości, jak Wordo Juris, wyparowały. No. To wszystko jest zabawne, ale to jest prezydent Rzeczypospolitej Niestety, Polskiej tak. I on to naprawdę mówi. To nie ma podłożonego głosu, to nie jest jakiś aktor, to nie jest jakiś fake. A może to 40-latka jest jakiś fragment? On tak naprawdę mówi. No, no i jeszcze różne inne głupsze rzeczy. Musisz być twardym. Okej, przejdźmy do ogłoszeń. Przypominamy Państwu apel do polskich dziennikarzy. Redaktor Hanny Szen jest już na naszym portalu idźpodprąd.pl. Zachęcamy Was do promowania. Dzisiaj, 3 lutego, w czwartek o 18 w Warszawie na placu przy Metro Centrum odbędzie się kolejny protest przeciwko organizacji Igrzysk Olimpijskich w komunistycznych Chinach. No wiemy, igrzyska się odbędą. Andrzej Duda pojedzie, ale myślę, że ten głos sprzeciwu warto, żeby był w Polsce słyszany. Ale niech wie, że się zhańbił. Przynajmniej nie będzie przez jakiś czas, myślę, udzielał wywiadu, schowa się, żeby przeczekać, aż Polacy o tej hańbie zapomną. Oj, nie wiem, przed chwilą występował tu z projektem ustaw. Znaczy Sąd Najwyższy teraz będzie tak, wiesz, zdeformowany, że wiesz, głowa mała. Izbę dyscyplinarną. Chyba zdeformowany będzie. Przypominam Państwu o naszej produkcji, nowej produkcji, gdzie jest Teczka JP2. Ten film dokumentalny dostępny jest na kanale YouTube, gdzie jest Teczka JP2, o tym samym tytule, na CDA, na Vimeo i na Facebooku Idź Pod Prąd. Tam możecie go znaleźć. Linki dostępne są w opisie programu. Polecamy Wam także nowości na portalu idźpodprąd.pl. Linda, Kościół katolicki rozpieprzył nasz kraj. Pastor Chojecki, coś jakoś ocenzurowaliście go w tej notce. No, zgoda od czasów kontrreformacji, Kościół jest grabarzem Polski. Co dzisiaj jeszcze w telewizji Idź Pod Prąd? No fajnie, że tam powiedział, że jest właśnie jedną z podstawowych metod ogłupiania Polaków. Kościół, to biskupi, to jedna z podstawowych metod, z których korzystał carat i z których korzysta komunizm i globalizm dzisiaj, żeby Polaków ogłupiać. Dlatego my tradycyjnie wskazujemy, nie Kościół, a na pewno nie Kościół katolicki, ale Jezus Chrystus i Jego Słowo. Weź i przeczytaj. To zresztą Linda też mówi, że dlatego była Biblia tylko po łacinie, żebyś ty nie mógł przeczytać. To protestanci dali narodom Biblię w językach narodowych. Noż to wreszcie skorzystaj, jak jeszcze nie czytałeś. Zobacz, jak cię robią i tu se wpisz, w kogo cała lista dzisiaj była. Program właśnie na temat wywiadu Bogusława Lindy był emitowany na naszym kanale wczoraj o 18. Tak? No i tam bardzo, zachęcamy. Bardzo dobre kto jeszcze nie widział, do zobaczenia. Także co dzisiaj w telewizji Idź Pod Prąd o 18 odnośnie tej elektromobilności. Chyba coś będzie. Pogotowie rodzinne, a w nich porozmawiamy o tym, jak wybrać dobre auto dla młodego kierowcy. Czyli tym razem poradnictwo. Jeszcze kiedy możemy wybierać?
Bo jak nam wybiorą, że można jeździć na samochody na bateryjkę, to tak jak dzieci się bawią, nie? 150 kilometrów pada, no i szukaj wiatru w polu, a dokładnie szukaj kunia i zaprzęgaj i będziesz jechał no dalej. No to póki jeszcze mamy wybór, no, tu pan no to wybierajmy. Że to edukacja, musicie przekonać do tego. Nie no, z panem dyrektorem bardzo chętnie bym porozmawiał i pokazał mu, że te wszystkie elektryczne samochody to jest bomba antyekologiczna. Spalenie gazu w samochodzie, spalenie ropy czy benzyny, to jest nic w porównaniu najpierw z wyprodukowaniem tych ton różnych, można powiedzieć, ogniw. Przecież teraz ciężarówki, masz prawo jazdy, no to już masz teraz na wyższy tonaż. Dlaczego? Bo tam tonę trzeba tego złomu. 350. Tonę złomu trzeba wieźć. Czyli zobaczcie, przecież to każdy mechanik powie, no to trzeba to rozpędzać, hamować. Czyli nakład energetyczny jest daleko większy niż o tonę lżejszego samochodu. Także jest jeśli to chodzi o jedna życia takiego wielka samochodu. Hucpa, a nie żadna elektromobilność i nie żadna ekologia. Zero, nul. Utylizacja potem tych wszystkich baterii, tych akumulatorów, tak, cały cykl życia takiego samochodu elektrycznego jest bomby zaśmiecające. Tak? Czy nawet chyba jest gorszy. Zdecydowanie technologia jeszcze nie dorosła do tego, także nie ale trzeba jej, nie trzeba to jej, są interesy nie wiem czy kiedyś dorośnie, nie trzeba jej popędzać to jest bardzo, na siłę. Proszę Państwa, to jest bardzo proste. Jeśli chodzi o produkcję silników, akurat ten kierunek tam trochę kończyłem, na Politechnice praktycznie osiągnięto doskonałość, jeśli chodzi o silniki benzynowe i silniki diesla. Tak samo osiągnięto doskonałość materiałową, czyli moglibyśmy zrobić silnik, który by i praktycznie cały samochód, który 50 lat bez żadnej awarii jeździł. Ale po co? Co by się stało? Ja bym kupił samochód. Później na ciebie by on przeszedł. Na twojego syna by przeszedł. Wszyscy tym samym samochodem by sobie mogli jeździć, tylko sobie mogli kolor tam przemalować. Niemiec płakał, jak sprzedawał. No właśnie. Ja 20 parę lat jeżdżę właśnie takim samochodem, który został w ten sposób prawie że wyprodukowany, nie? Po to jest ta elektromobilność, żebyś co roku musiał zmieniać samochód i tylko tyle w temacie. No jeszcze parę innych tam celów, ale żaden dobry. A jeszcze najlepiej, żebyś abonament miał na samochód i co miesiąc opłacał. To już żeby nie był twój. No żeby dokładnie. Nie był twój, sobie go wypożyczysz i będziesz ciągle na łasce państwa albo korporacji, co na jedno A wychodzi. Najlepiej w ogóle to nie tylko, z samochodami, ale z wieloma różnymi innymi urządzeniami się tak robi. Co jeszcze? O 20.30 Studium Ewangelii Jana, po programie Pomyśl Dziś pastora Heckiego, jawność grzechów Kościoła, a także kartka z kalendarza Piotra Stkowicza, ogłoszenie wyroków na członków pierwszego zarządu WIN, także to już za chwilę. Zostańcie z nami, my się będziemy żegnać. Ze mną był pastor Paweł Chojecki, dziękuję. Dziękuję tobie i państwu. I redaktor Cezary Kłosowicz, dziękujemy. Do zobaczenia. Dziękujemy państwu za uwagę i do zobaczenia o 18.00. Dzisiaj o jawności grzechów Kościoła i co się stanie z narodem, z Kościołem, z organizacją, które pójdą w drugą stronę, które będą ukrywać zbrodnie swojego Kościoła, swojej religii. To są oczywiście myśli po najnowszym filmie redaktora Gutowskiego Strefa Ciszy, część trzecia, o tym jak Jan Paweł II osobiście wiedział i krył zbrodnie księży pedofilów, umożliwiając im dalsze gwałcenie katolickich dzieci. Wczoraj mówiłem o tym kulcie Molocha, a dzisiaj chciałem wam porównać Kościół Jezusa Chrystusa opisany tu w Nowym Testamencie z tym, co widzicie wśród hierarchów katolickich. Sami wyciągnijcie wnioski. Kiedy grzech pojawiał się wśród apostołów Chrystusa, na przykład grzeszył apostoł Piotr, co robił Jezus? Czy ukrywał to? Czy starał się zamieść pod dywan? Nie. Jezus mówił publicznie: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz, nie mówisz po Bożemu, ale po ludzku. Publicznie. Kiedy przeczytamy Dzieje Apostolskie, tam, czy później listy, tam zobaczymy, jak apostoł Paweł opiernicza przed całym Kościołem apostoła Piotra, jak zgrzeszył. O, patrz, znowu jemu się dostało. Nakaz jest. Jeśli biskup zgrzeszy, karć go wobec wszystkich, aby się inni bali. Zobaczcie, co robi Kościół katolicki, a co robi Kościół Jezusa Chrystusa. Czy to jest naprawdę ten sam Kościół? Zacznijcie myśleć. I druga myśl.
ten najgorszy z kultów, czyli dawanie swoich dzieci, żeby uratować system, poświęcanie w ofierze Molochom, Bóg zlikwidował wszystkie te narody. Bóg rozwalił królestwa, nawet Żydów, królów, którzy właśnie w ten sposób postępowali. Jak myślicie, co Bóg zrobi z tymi, którzy wspierają system zbrodni i gwałcenia dzieci w Kościele Rzymskim? Drugiego lutego 1939 roku w stoczni we Vlissingen w Holandii podniesiono banderę na okręcie podwodnym ORP Orzeł. Głównym powodem, dla którego polska marynarka wojenna zamówiła ten okręt, były przygotowania do wojny ze Związkiem Sowieckim. Planowano przy pomocy okrętów podwodnych zamknąć w flocie bałtyckiej wyjście z Zatoki Fińskiej i w ten sposób zapewnić możliwość zaopatrywania polskiego wojska drogą morską przez Bałtyk. Potrzebny był okręt, który będzie w stanie dopędzić sowieckie pancerniki poruszające się z prędkością 16 węzłów i mogący w krótkim czasie zatopić wiele nieprzyjacielskich okrętów. Aby wykonać to zadanie, potrzebny był okręt niezwykły i taki zaprojektowano. U-Boot 7C, z którym Niemcy rozpoczęli bitwę o Atlantyk, miał maksymalną prędkość 14 węzłów, 5 wyrzutni torpedowych i zabierał 14 torped. Orzeł miał maksymalną prędkość 20 węzłów, 12 wyrzutni torpedowych i zabierał 20 torped. Był pierwszym okrętem podwodnym na świecie o całkowicie spawanej konstrukcji. Wszystkie stery, zawory i zamknięcia luków miały hydrauliczne wspomaganie. Był to pierwszy okręt na świecie, w którym to rozwiązanie zastosowano. Obecnie jest ono na okrętach podwodnych standardem. Niedługo później zbudowano bliźniaczego sępa. Żadne państwo poza Polską takimi okrętami podwodnymi nie dysponowało. W budżecie brakowało pieniędzy, żeby sfinansować ich budowę. Za orła i sępa zapłacono Holendrom częściowo pieniędzmi zebranymi w ogólnonarodowej zbiórce, a częściowo płodami rolnymi. We wrześniu 1939 roku Orzeł wsławił się ucieczką Stalina, gdzie został internowany i przedarciem się do Wielkiej Brytanii bez map. Sęp został internowany w Szwecji i tam pozostał do końca wojny. W walce przeciwko flocie niemieckiej te niezwykłe okręty okazały się niezbyt przydatne.